Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 52 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami Psalmu 35, wersety od 1 do 12. Wystąp, panie, przeciw tym, co walczą ze mną. Uderz na moich napastników. Pochwyć tarcze i puklesz i powstań mi na pomoc. Rzuć włócznią i toporem na moich prześladowców. Powiedz mej duszy, jam twoim zbawieniem. Niech się zmieszają i niech się zawstydzą ci, co na życie me czyhają. Niech się cofną zawstydzeni ci, którzy zamierzają mi szkodzić. Niech będą jak plewy na wietrze, gdy będzie ich gnał anioł pański. Niech droga ich będzie ciemna i śliska, gdy Anioł Pański będzie ich ścigał. Bez przyczyny bowiem zastawili na mnie sieć swoją, bez przyczyny dół kopią dla mnie. Niech przyjdzie na nich zagłada niespodziana, a sidło, które zastawili, niech ich pochwyci. Niechaj sami wpadną w dół, który wykopali. A moja dusza rozraduje się w Panu, będzie się weselić z jego ratunku. Wszystkie moje kości powiedzą, Któż o panie podobny do ciebie, który wyrywasz biedaka z mocy silniejszego, z mocy grabieżcy, biedaka i nędzarza? Powstają fałszywi świadkowie, pytają o to, czego nie wiem. Płacili mi złem za dobro, czyhali na moje życie. Przed nami kolejne rozdziały księgi Liczb 21 i 22. Będziemy dzisiaj czytać o cudownych interwencjach Boga i Jego opatrzności nad narodem wybranym. Wąż miedziany, umieszczony na palu, jest zapowiedzią triumfu Chrystusa nad szatanem, który dokona się na drzewie krzyża. Każdy, kto z wiarą spojrzy na Chrystusa ukrzyżowanego, zostanie zbawiony. Dziś też usłyszymy pierwszą część historii Baalama, którego zadaniem będzie przeklinać Izraelitów, ale nie będzie mógł tego uczynić ponieważ sam Bóg włoży w jego usta słowa błogosławieństwa lubię czytać tę historię ponieważ ukazuje ona że Bóg może przemówić do człowieka nawet przez oślicę król Aradu kananejczyk mieszkający w Negebie dowiedział się że Izraelici nadciągają drogą od Atarim Napadł na Izraela i wziął jeńców. Wtedy Izraelici złożyli następujący ślub Panu, mówiąc Jeśli dasz ten lud w nasze ręce, klątwą obłożymy ich miasta. I wysłuchał Pan głosu Izraela i wydał w ich ręce Kananejczyków. Izraelici obłożyli klątwą ich oraz ich miasta. Stąd miejscowość ta otrzymała nazwę Horma. Od góry chor szli w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom. Podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza mówiąc. Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko Tobie, wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Stamtąd ruszyli Izraelici w dalszą drogę i rozbili obóz pod Obot. Od Obot ciągnęli dalej i rozbili obóz pod Ijechabarim, na pustyni położonej na wschód od Moabu. Stamtąd ruszyli dalej i zatrzymali się w dolinie potoku Zaret. I znów poszli dalej i rozłożyli się obozem po drugiej stronie rzeki Arnon, która płynie przez pustynię, biorąc początek w kraju Amorytów. Arnon bowiem stanowi granicę między Moabitami i Amorytami. Dlatego powiedziane jest w Księdze Wojen Pana. Od strony Wacheb w Sufa i potoków Arnonu Pochyłość potoków ciągnących się aż do Ar, przylegająca do granicy Moabu. Stamtąd udali się do Ber. Jest to studnia, o której powiedział Pan do Mojżesza: Zgromadź lud, a ja mu dam wodę. Śpiewali wtedy Izraelici pieśń następującą: Tryskaj źródło, opiewajcie je. Studnia, którą kopali książęta, a naczelnicy ludu drążyli berłem i swymi laskami. Zber ruszyli do Mattany, z Mattany do Nachaliel, a z Nachaliel do Bamot. Z Bamot do doliny, która leży w ziemi Moabu, obok góry Pisga, wznoszącej się nad pustynią. Następnie wysłali Izraelici posłów do Sichona, króla Amorytów, którzy mieli mu oznajmić. Chcemy przejść przez twoją ziemię. Nie wejdziemy na pola ani do winnic i nie będziemy pili wody ze studien. Chcemy tylko skorzystać z drogi królewskiej, póki nie przekroczymy twych granic. Sichon jednak nie dał Izraelitom przejścia przez swoją ziemię. Sichon zgromadził całe swoje wojsko i skierował się ku pustyni, by zastąpić drogę Izraelitom. Przybył do Jachsa i uderzył na Izraela. Izraelici jednak pobili go ostrzem miecza i zdobyli jego kraj od Arnonu aż po Jabbok, aż do kraju Ammonitów, bo obwarowana była granica Ammonitów. Izraelici wzięli wszystkie te miasta. Następnie osadzili się Izraelici mocno we wszystkich miastach Amorytów, w Heżbonie i we wszystkich przynależnych doń miejscowościach. Hezbon był stolicą Sichona, króla Amorytów, który prowadził wojnę z poprzednim królem Moabu i zabrał mu cały kraj, aż po Arnon. Dlatego śpiewali pieśniarze: Idźcie do Heszbonu, niech będzie odbudowane i umocnione miasto Sichona. Gdyż z Heszbonu wyszedł ogień, płomień z miasta Sichona pochłonął Armoab, panujące nad wyżynami Arnonu. Biada ci Moabie. Zgubiony jesteś o ludu Kemosza, dopuścił on ucieczkę twych synów i niewolę twych córek u Sichona króla Amorytów. Cheszbon wyniszczył niemowlęta aż do Dibonu, niewiasty, aż do Nofach, a mężczyzn aż do Medeby. Izraelici osiedlili się w kraju Amorytów. Potem Mojżesz wysłał wywiadowców celem zbadania Jazer. Zajęli je następnie wraz z przynależnymi do nich miastami i wypędzili mieszkających tam amorytów. Następnie zawrócili i poszli w kierunku Baszanu. Król Baszanu, Og, wyruszył przeciw nim razem z całym swoim wojskiem, chcąc stoczyć z nimi bitwę pod Edrei. Lecz Pan rzekł do Mojżesza, nie bój się go, dam go bowiem w twoje ręce razem z całym wojskiem i krajem. Postąpisz z nim tak, jak postąpiłeś z Sihonem, królem Amorytów, który mieszkał w Heżbonie. Pobili go oraz jego synów i cały lud, tak że nikt nie ocalał i wzięli jego ziemię w posiadanie. Potem Izraelici ruszyli dalej i rozbili namioty na stepach Moabu po drugiej stronie Jordanu, naprzeciw Jerycha. Balak, syn Sipora, widział wszystko, co uczynił Izrael Amorytom. Wtedy strach ogarnął Moab przed tym ludem, który był tak liczny, i lękał się Moab izraelitów. Rzekł więc Moab do starszych spośród Madianitów: Teraz to mnóstwo pożre wszystko wokół nas, jak wół żre trawę na polu. Wówczas królem Moabu był Balak, syn Sipora. On też wysłał posłów do Balaama, syna Beora, do Petor nad rzeką w kraju Ammaw, aby go zaprosili tymi słowami. Oto lud, który wyszedł z Egiptu, okrył powierzchnię ziemi i osiadł naprzeciw mnie. Przyjdź więc teraz proszę, i przeklnij mi ten lud, bo jest silniejszy ode mnie. Być może potrafimy go pokonać i z kraju wypędzić. Wiem bowiem, że kogo ty błogosławisz, będzie błogosławiony, a kogo ty przeklniesz, będzie przeklęty. Wybrali się więc starsi Moabitów wraz ze starszymi Madianitów w drogę, zaopatrzeni w dary dla wieszczka. Przybyli do Balaama i przekazali mu słowa Balaka. On zaś im odpowiedział: Pozostańcie tu na noc, a potem dam wam odpowiedź, według tego, co mi Pan powie. Pozostali więc książęta Moabitów u Balaama. Przyszedł Bóg do Balaama i rzekł: Cóż to za mężowie są u ciebie? Balaam odpowiedział Bogu: Balak, syn Sipora, król Moabitów, przysłał do mnie wiadomość. Oto lud, który wyszedł z Egiptu, okrył powierzchnię ziemi. Przyjdź, a przeklnij ich, abym mógł z nimi walczyć i wypędzić ich. Na to rzekł Bóg do Balaama: nie możesz iść z nimi i nie możesz tego ludu przeklinać, albowiem jest on błogosławiony. Gdy powstał Balaam następnego ranka, rzekł do książąt Balaka, Wracajcie do swego kraju, gdyż pan nie dozwolił mi iść z wami. Powstali wtedy książęta Moabu i przyszli do Balaka donosząc mu, Nie zgodził się Balaam pójść z nami. Wtedy Balak posłał raz jeszcze książąt liczniejszych i bardziej dostojnych niż tamci. Skoro oni przybyli do Balaama, rzekli mu: Tak mówi Balak, syn Sipora, nie wzbraniaj się przyjść do mnie. Wynagrodzę cię hojnie i wszystko uczynię, cokolwiek mi powiesz. Przyjdź, proszę i przeklnij mi ten lud. Balaam odpowiedział sługom Balaka tymi słowami. Choćby mi balak dawał tyle srebra i złota, ile pałac jego pomieści, to przecież nie mogę przekroczyć rozkazu pana, boga mojego, zarówno w małych rzeczach, jak i wielkich. Pozostańcie jednak przez noc, a zobaczę, co pan tym razem mi powie. W nocy przyszedł Bóg do Balaama i rzekł mu: Skoro mężowie ci przyszli, aby cię zabrać, wstań a idź z nimi, lecz uczynisz tylko to, co ci powiem. Wstał więc Balaam rano, osiodłał swoją oślicę i pojechał z książętami Moabu. Zapłonął gniew Boga na to, że ruszył w drogę i anioł pański stanął na drodze przeciw niemu, by go zatrzymać. On zaś w towarzystwie dwóch sług jechał na swojej oślicy. Gdy oślica zobaczyła anioła pańskiego stojącego z wyciągniętym mieczem na drodze, zboczyła z drogi i poszła w pole. Balaam uderzył ją, chcąc zawrócić na właściwą drogę. Wtedy stanął Anioł Pański na ciasnej drodze między winnicami, a mur był z jednej i z drugiej strony. Gdy Oślica zobaczyła Anioła Pańskiego, przywarła do muru, przypierając nogę Balaama do tego muru, a on ponownie zaczął bić Oślicę. Anioł Pański posunął się dalej, i stanął w miejscu tak ciasnym, że nie było można go wyminąć ani z prawej, ani też z lewej strony. Gdy oślica ujrzała znowu Anioła Pańskiego, położyła się pod Balaamem. Rozgniewał się więc Balaam bardzo i zaczął okładać oślicę kijem. Wówczas otworzył pan usta oślicy i rzekła do Balaama: Cóż ci uczyniłam, że zbiłeś mnie już trzy razy? Balaam odpowiedział oślicy: Dlatego, że drwiłaś sobie ze mnie. Gdybym tak miał miecz w ręku, już bym cię zabił. Oślica jednak rzekła do Balaama: Czyż nie jestem twoją oślicą, na której jeździsz, odkąd jesteś, aż po dzień dzisiejszy? Czyż miałam zwyczaj czynić ci coś podobnego? Odpowiedział: Nie. Wtedy otworzył Pan oczy Balaama i zobaczył on anioła pańskiego stojącego na drodze z obnażonym mieczem w ręku. Ukląkł więc i oddał pokłon twarzą do ziemi. I rzekł do niego anioł pański czemu aż trzy razy zbiłeś swoją oślicę Ja jestem tym, który przyszedł, aby ci bronić przejazdu, albowiem droga twoja jest przeciwna mojej woli. Oślica ujrzała mnie i trzy razy usunęła się z drogi. Gdyby się nie usunęła, byłbym cię dawno zabił, a ją przy życiu zostawił. Rzekł więc Balaam do anioła Pańskiego: Zgrzeszyłem. Nie wiedziałem, że ty stanąłeś przeciwko mnie na drodze. Teraz jednak gdy wiem, że ci się droga moja nie podoba, chcę wracać. Lecz anioł Pański rzekł do Balaama: Idź z tymi mężami, ale nie mów nic innego ponad to, co ci powiem. Poszedł więc Balaam z książętami Balaka. Gdy usłyszał Balak, że Balaam się zbliża, wyszedł mu naprzeciw aż do Irmoab, które leży nad Arnonem na samej granicy kraju. Balak rzekł do Balaama, Czyż nie posyłałem już po ciebie, by cię przywołać? Czemu nie przybyłeś? Czyż nie mogę hojnie ci zapłacić? Balaam jednak oświadczył Balakowi: Przecież teraz przybyłem do ciebie. Czy rzeczywiście mogę coś oznajmić? Będę mówił tylko te słowa, które Bóg włoży w moje usta. I poszedł Balaam z Balakiem i przybyli do Kirjat-Husod. Balak złożył w ofierze większe i drobne bydło, a część z tego posłał Balaamowi i książętom, którzy z nim przyszli. Na drugi dzień zabrał Balak Balaama i zaprowadził na Bamot Baal, skąd było widać kraniec obozu ludu izraelskiego. Rozdział XVI Ewangelii według świętego Mateusza koncentruje się wokół naśladowania Chrystusa. Jezus na początku pyta swoich uczniów, za kogo go uważają ludzie, a następnie kim jest dla nich samych. Piotr wyznaje w imieniu wszystkich apostołów, że Jezus jest Mesjaszem, ale zaraz potem, gdy Jezus wspomina o swojej mędze śmierci i zmartwychwstaniu, Piotr nie rozumie tych słów, za co zostaje zganiony przez mistrza z Nazaretu. Jezus wzywa wszystkich swoich uczniów w każdej epoce, aby go naśladowali przez dźwiganie własnego krzyża. Przystąpili do niego faryzeusze i saduceusze i, wystawiając go na próbę, prosili o ukazanie im znaku z nieba. Lecz on im odpowiedział: Wieczorem mówicie, będzie piękna pogoda, bo niebo się czerwieni. Rano zaś: Dziś burza, bo niebo się czerwieni i jest zasępione. Wygląd nieba umiecie rozpoznawać, a znaków czasu nie potraficie. Plemie przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. A zostawiwszy ich, odszedł. Przeprawiając się na drugi brzeg, uczniowie zapomnieli wziąć z sobą chleba. Jezus rzekł do nich: Uważajcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili, nie zabraliśmy chleba. Jezus, poznawszy to, rzekł: Ludzie małej wiary, czemu rozprawiacie między sobą o tym, że nie zabraliście chleba? Czy jeszcze nie rozumiecie i nie pamiętacie owych pięciu chlebów na pięć tysięcy i ile zebraliście koszów? Ani owych siedmiu chlebów na cztery tysiące i ile koszów zebraliście? Jak to? Nie rozumiecie, że nie o chlebie mówiłem wam, lecz strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów? Wówczas pojęli, że mówił o wystrzeganiu się nie kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli. Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam. Ty jesteś Piotr, czyli Opoka. I na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Odtąd zaczął Jezus Chrystus wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie. Że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem syn człowieczy przyjdzie w chwale ojca swego razem z aniołami swoimi. I wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam Wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą syna człowieczego przychodzącego w królestwie swoim. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rock. Do usłyszenia.